Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Deflacja może być już w czerwcu. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szok! Deflacja może być już w czerwcu. Drodzy Państwo, do kompletu wszystkich danych o inflacji brakowało nam tylko inflacji producenckiej w maju dla Stanów Zjednoczonych i przed chwilą je poznaliśmy. Okazało się, że jest ona niższa niż zakładał konsensus rynkowy, czyli już jesteśmy tylko na granicy, nieco tylko powyżej poziomu zero, czyli na granicy deflacji. Jest ogromnie prawdopodobne, że przy takim tempie spadku inflacji deflacja pojawi się już w czerwcu w danych makroekonomicznych o inflacji producenckiej, czyli na cenach tego wszystkiego, co wychodzi z fabryk. A to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ inflacja producencka będzie się także wkrótce przesuwała i będzie także transponowana na inflację konsumencką, z czego się powinniśmy cieszyć. Na wykresach widać bardzo wyraźnie, jak ta dynamika teraz przyspiesza, czyli procesy dezinflacyjne zachodzą na naszych oczach, będą wkrótce kulminować, ponieważ no, inflacja w Stanach Zjednoczonych, tak konsumencka, jak i producencka, miała swój szczyt na przełomie wiosny i lata 2022, więc ten szczyt efektów bazy będzie miał miejsce właśnie teraz, w czerwcu, więc prawdopodobnie deflacja się pojawi, a później zobaczymy, jaki jest rzeczywisty wpływ procesów dezinflacyjnych na to, co się dzieje na cenach producentów i oczywiście będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać. Natomiast to, że deflacja będzie już nawet w maju, może się stać w strefie euro, ponieważ na następnym wykresie widzimy, jak zachowuje się długoterminowa inflacja w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. I ta inflacja producencka w strefie euro spada mocniej nawet niż w Stanach Zjednoczonych i warto być tego świadomym, że prawdopodobnie w czerwcu będziemy świadkami deflacji i w strefie euro, i w Stanach Zjednoczonych, a oczywiście potwierdzeniem tego zjawiska jest to, co się dzieje na surowcach, więc zachowanie surowców wspiera tezę i potwierdza tylko o, że inflacja ma teraz charakter podażowy i zewnętrzny, jest importowana, więc skoro teraz bardzo dynamicznie spada cena ropy naftowej, jeszcze mocniej cena gazu, więc inflacja w Stanach Zjednoczonych, ta konsumencka także spada, a inflacja producencka wprost się załamała. Mówimy o krachu na inflacji i prawdopodobnie w maju, a już na pewno w czerwcu będziemy mieć deflację, zwłaszcza w strefie euro. Myślę, że tutaj te procesy deflacyjne mogą być znacząco pogłębione względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych z powodu uzależnienia europejskiej gospodarki od ceny gazu, a skoro ona tak dynamicznie spada i w ostatnim miesiącu w maju zanotowała bardzo dynamiczny spadek, więc jest ogromnie prawdopodobne, że te odczyty, które poznamy, będą sygnalizowały nam deflację. Proszę Państwa, deflacja. Jeszcze rok temu mówiliśmy o inflacji, hiperinflacji, zagrożenia dynamicznym wzrostem, a teraz mówimy o deflacji, więc widzimy, że słowo szok jest jak najbardziej uzasadnione. Gospodarka musi się przyzwyczaić do takich bardzo gwałtownych wahań. Raz mamy dynamiczny wzrost czegoś, co się dzieje w gospodarce, w tym wypadku inflacji, za chwilę się pojawi deflacja, więc naprawdę słowo szok jest jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza, że te dane z miesiąca na miesiąc nas zaskakują. Wcześniej in plus, teraz in minus, więc procesy dezinflacyjne widzimy jak na dłoni i widzimy, jak to teraz się, co się teraz dzieje w gospodarce. A oczywiście także przełożenie będzie miało to na inflację producencką w Polsce. Na następnym wykresie widzimy nałożenie inflacji producenckiej w strefie euro i w Polsce i widzimy, jak mocno dynamicznie ta tendencja spadkowa inflacji w Polsce ma miejsce. Być może w Polsce otrzemy się o procesy deflacyjne, natomiast myślę, że ten spadek w okolicach poziomów bardzo bliskich zera w Polsce jest jak najbardziej prawdopodobny i tego się trzyma. Myślę, że to jest scenariusz bazowy, co będzie oczywiście wspierało decyzje banków centralnych i o bankach centralnych teraz będzie. Drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu w oczekiwaniu na decyzję Fedu. Co się może wydarzyć, jak to należy interpretować, czy mieszane dane pozwolą na decyzję w sprawie podwyższenia stóp procentowych, a może niektórzy liczą na obniżki stóp procentowych, a jaki jest scenariusz bazowy, warto się z tym zaznajomić, skąd się biorą te nastroje, które teraz obserwujemy na rynku, które są bardzo dobre,
No i czy Fed naprawdę chce pauzy? Czy ten płaskowyż na stopach procentowych będzie miał miejsce? Warto się z tym materiałem zaznajomić. Tam on jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz, jeżeli jesteśmy przy bankach centralnych, to pamiętajmy, że dzisiaj wieczorem mamy Fed. Niezwykle ważne wydarzenie. Rynek będzie oczekiwał na komunikat po godzinie 20, na wystąpienie prezesa Powella po godzinie 20:30. Będzie naprawdę bardzo duża zmienność. Rynek naprawdę będzie oczekiwał wszystkich informacji dotyczących możliwości potencjalnego dalszych zmian w polityce monetarnej. Bo na następnym wykresie widzimy, że rynek jest generalnie neutralny. Wyparowała pierwsza obniżka stóp procentowych w tym roku w Stanach Zjednoczonych, a być może będzie jeszcze jedna podwyżka i te dzisiejsze informacje, wypowiedzi członków Fedu i słowa prezesa Powella będą w stanie nam znowu zmienić to, co się teraz dzieje w perspektywach na stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak widzimy, na chwilę obecną oczekiwania są generalnie neutralne i to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało przełożenie na różne inne klasy aktywów. Jak zobaczymy wskaźniki dotyczące tego, czy można się spodziewać boomu, czy też załamania, to rynek sygnalizuje już nam, że pauza to jest scenariusz bazowy i prawdopodobnie tak się stanie, więc w kolejnych miesiącach jednak nie będzie podwyżek stóp procentowych, a ja osobiście spodziewam się, bo jestem gołębiem, że w końcówce tego roku będą pierwsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tak się stanie, to atrakcyjność amerykańskiego dolara powinna się zmniejszać, stąd jest większa moim zdaniem szansa, że euro-dolar pójdzie jednak dzisiaj w górę, niż pójdzie w dół. Natomiast jeżeli rozpatrujemy wskaźniki pokazujące zmienność, to na euro-dolarze jest ona ograniczona względem tych wcześniejszych decyzji w sprawie stóp procentowych, więc no, rynek będzie naprawdę szukał pretekstu do jakiejkolwiek większej aktywności, większego ruchu i spodziewajmy się tego, że w przypadku euro-dolara, jeżeli utrzymamy się nad poziomem 1,08, no to w takiej sytuacji jest duża szansa na to, że rynek zinterpretuje to korzystnie dla ryzyka. Indeksy giełdowe pójdą w górę, surowce pójdą w górę, rynki emerging markets także będą zyskiwały na wartości i być może nawet Bitcoin pójdzie w górę, o czym będzie za chwilę. Natomiast moim zdaniem poziom 1,08 jest dla mnie kluczowy, jest dla mnie punktem odniesienia i względem tego poziomu będę się pozycjonował. Gdyby się okazało, że Fed jest bardziej jastrzęb i oczekuje jednak podwyżek stóp procentowych, to amerykański dolar będzie miał pretekst do umocnienia. Jednak daje temu scenariuszowi około tylko 45% prawdopodobieństwa podczas dzisiejszej sesji. Większą szansę daje jednak wzrosty niż na spadki. Dzisiaj mamy w nocy także decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Pary związane z jenem. W przypadku dolar jena mamy tutaj konsolidację i niewielką zmienność. Rynek także nie spodziewa się, że ta decyzja wpłynie jakoś znacząco na podwyżkę zmienności na parach związanych z jenem, ale kiedy przyglądniemy się, jak zachowują się poszczególne pary związane z jenem od samego początku tego roku, to mamy jak na dłoni tutaj dowód, że para dolar do jena zachowuje się relatywnie najlepiej. Jeżeli rozpatrujemy amerykańskie obligacje, które w momencie publikacji tych danych cały czas są w okolicach poziomu 3,80 i te dane tylko lekko wpływają na spadek rentowności, jeżeli rentowności jednak po dzisiejszej decyzji Fedu będą spadać, a euro-dolar pójdzie w górę, to spodziewajmy się gwałtownego ruchu w górę na cenie złota. Warto być tego świadomym, że pomimo tej konsolidacji, stabilizacji od kilku dni na cenie złota, to w sytuacji, kiedy euro-dolar pójdzie w górę, a rentowności zaczną spadać, to w naturalny sposób złoto będzie wypychane w górę i będzie szansa na zakończenie tej konsolidacji i wybicie w górę. Ja się generalnie spodziewam prędzej czy później właśnie takiego zachowania. Bloomberg opublikował dzisiaj ciekawy raport, w którym był taki specjalny indeks pokazujący zachowanie globalnego indeksu dotyczącego metali i tych wszystkich spółek, które wydobywają metale. I ma być on teraz w sytuacji bardzo ważnej, ponieważ przechodzone są ważne opory, a jeżeli ta tendencja będzie zachowana, to popyt na ryzyko będzie w stanie wydźwignąć jeszcze bardziej ten sektor na rynkach finansowych, więc moim zdaniem przed surowcami atrakcyjny czas, a przede wszystkim będzie to wynikało z zachowania euro-dolara, który moim zdaniem jest większa szansa, że pójdzie jednak w górę niż w dół.
Na cenie miedzi mamy także tendencję wzrostową. Nieśmiały ten trend wzrostowy trwa, ale myślę, że jest duża szansa, że będzie on kontynuowany. A na ropie naftowej staramy się walczyć o poziom 70 dolarów. Każde dzisiaj zamknięcie powyżej tego poziomu będzie oznaczało po pierwsze, że ten trzymacz, ten popyt, który się zawsze pojawiał w ostatnich miesiącach i tygodniach poniżej 70 dolarów, znowu się ujawnił i że w takiej sytuacji, ze względu na konsolidację, która trwa, podbitka w rejon 75 dolarów na ropie WTI jest scenariuszem bazowym i że być może wkrótce znowu będzie to miało miejsce. I zobaczymy, jak zachowają się indeksy giełdowe, gdzie fala wzrostowa jest bardzo ostatnio coraz bardziej dynamiczna. Tendencja wzrostowa trwa, indeksy giełdowe wychodzą nad swoje ważne poziomy oporów. No i pytanie jest, czy też dzisiejsza sesja przyniesie nam dalsze wzrosty, ponieważ jeżeli tak, to naprawdę ten optymizm na giełdach może być coraz jeszcze większa, a tendencja wzrostowa może być jeszcze bardziej przyspieszona. Pamiętamy, przez wiele tygodni konsolidowaliśmy się tuż pod poziomem 4200 punktów, a w tym tygodniu mamy już ewidentne wybicie i rynek chce pchać się do góry. Dlatego też, jeżeli dzisiaj Fed i Powell pozwolą, no to indeksy giełdowe będą miały otwartą przestrzeń do dalszych wzrostów i moim zdaniem jest to jednak scenariusz bazowy. Natomiast warto zauważyć, że jest już 80 dni sesyjnych, podczas których indeks Standard & Poor's nie spadł więcej niż 2% i taka tendencja bez korekty jest zauważalna, widoczna jak na dłoni. No i także w sytuacji, kiedy euro-dolar pójdzie w górę, relatywnie lepiej powinny się zachowywać europejskie spółki, a DAX jest już o krok od tego, żeby tworzyć nowe maksima wszechczasów. Jeżeli one zostaną tworzone, to także perspektywa dalszych wzrostów na indeksie DAX będzie scenariuszem bazowym i tego będę się spodziewał. Drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej dla strefy euro, ale jak widzimy, były one bardzo zbliżone do prognoz i nie mają one większego znaczenia, ponieważ rynek żyje zdecydowanie ważniejszymi danymi, a te informacje o deflacji, które mogą wpłynąć na decyzję Fedu, są naprawdę niezwykle interesujące i ważne. No i Bitcoin. Cały czas jest zaklęty w okolicach 25-26 tysięcy dolarów. Przypominam, tam jest linia szyi odwróconej formacji RGR o wielomiesięcznej charakterystyce oraz średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc utrzymywanie się nad tą strefą wspiera popyt na ryzyko, więc jeżeli będziemy cały czas po dzisiejszych danych, informacjach z Fedu utrzymywali się nad tym poziomem, to scenariusze prowzrostowe będą faworyzowane i tego będę się spodziewał podczas dzisiejszej sesji. Moim zdaniem jest większa szansa na to, że Bitcoin pójdzie w górę niż w dół, ale widzimy, że konsolidacja także tutaj trwa, zmienność generalnie zamiera, no i czekamy na to, co się wkrótce wydarzy. Już na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Ponieważ widzimy stabilizację cały czas na polskich obligacjach, polskie obligacje nie potwierdzają tej tendencji na amerykańskich papierach, więc jeżeli amerykańskie zawrócą, to spodziewajmy się znowu fali kupna polskich papierów z testem ostatnich minimów i z przejściem tych ostatnich minimów. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Do dzisiaj pojawił się także raport na Bloombergu, gdzie mamy informację o tym, że rynek spodziewa się ponad 200 punktów bazowych spadku stóp procentowych w perspektywie następnego roku i że pierwsza obniżka stóp procentowych w Czechach ma mieć miejsce we wrześniu albo w listopadzie. Więc zestawiając te informacje plus z tezą o tym, że we wrześniu, w październiku bądź też w końcówce tego roku Narodowy Bank Polski, prezes Glapiński i RPP będą rozpoczynali proces obniżek stóp procentowych, będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, więc widać jak na dłoni, że jest to efekt globalnego nastawienia do polityki monetarnej, a nie jakieś działanie polityczne, więc obniżka stóp procentowych w Polsce we wrześniu, w październiku, w listopadzie nie będzie żadnym działaniem pod publikę, pod politykę z powodu tego, że będzie to efekt globalnego działania polityk monetarnych i na przykładzie tego wykresu, który przedstawia oczekiwania co do stóp procentowych w Czechach, widać to po prostu jak na dłoni i że rynek spodziewa się w Czechach dynamicznego spadku stóp procentowych, więc prawdopodobnie także w Polsce takie perspektywy są realne i są scenariuszem bazowym. Ja osobiście spodziewam się, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce będzie miała miejsce we wrześniu w tym roku. I patrzmy dzisiaj na to, co się dzieje na polskim złotym, na polskiej giełdzie, ponieważ złoty jest bardzo silnie znowu kupowany, wczoraj był sprzedawany, dzisiaj jest kupowany. Wygląda na to, że
analiza techniczna zadziałała i opory, pierwsze opory zadziałały i rynek znowu chce kupować złotego. Mamy także falę wzrostową na giełdzie papierów wartościowych, więc wpływ inwestorów zagranicznych jest widoczny jak na dłoni i myślę, że warto się pozycjonować w takim kierunku, że napływ inwestorów zagranicznych zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej i to jest dla mnie scenariusz bazowy. Spodziewam się, że utrzymywanie nad poziomem 2000 punktów otworzyło perspektywę do wzrostu jeszcze o 20% na indeksie WIG20, czyli w rejon 2400-2500 punktów i myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku właśnie tam się znajdziemy, więc jest jeszcze bardzo duża przestrzeń do kontynuacji ruchu w górę na indeksie WIG20. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu odnośnie tego, co zrobi Fed, czyli w oczekiwaniu na decyzję Fed, jak należy to wszystko interpretować, czy mocno zmienne i mieszane dane pozwolą na jakąś zmianę polityki monetarnej, skąd takie dobre nastroje na rynkach finansowych, no i czy Fed faktycznie chce pauzy. O tym wszystkim się dowiemy dzisiaj po godzinie 20, ale przed tą decyzją zachęcam do tego specjalnego materiału w oczekiwaniu na decyzję Fed, podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.